9 i 10 grudnia w Sanoku odbył się 12. Międzynarodowy Turniej Siatkarski Nauczycieli Belfair 2011. W turnieju wzięło udział 11 zespołów podzielonych na 3 grupy. Jak co roku liczyła się przede wszystkim dobra zabawa. W piątek rozegrano spotkania w fazie grupowej, z których to do półfinałów awansowały drużyny. Gimnazjum nr 1, Szkoły Podstawowej nr 4, Zespołu Szkół nr 3, Gimnazjum nr 2, Zespołu Szkół nr 2 oraz drużyna nauczycieli z Humennego. Półfinałów do ścisłego finału awansowały Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2 oraz Zespół Szkół nr 3. W pierwszym meczu finałowym Gimnazjum nr 1 okazało się lepsze od Gimnazjum nr 2. Faworyci spotkania wygrali 2-1. W drugim pojedynku finałowym Gimnazjum nr 2, które bez większych problemów przebrnęło przez fazę grupową i półfinał, musiało uznać wyższość Zespołu Szkół nr 3. Mecz zakończył się wynikiem 1-2. Pojedynek rozstrzygnął się w emocjonującej końcówce tiebreaka, w której nauczyciele Zespołu Szkół nr 3 wygrali 15-13. W ostatnim meczu nauczyciele Gimnazjum nr 1 pokonali w tiebreaku Zespół Szkół nr 3 i tym samym mogli cieszyć się ze zwycięstwa w tegorocznym turnieju. Najlepszą zawodniczką została Dorota Radwańska z Zespołu Szkół nr 3 w Sanoku. Natomiast tytuł MVP wśród panów przypadł Maciejowi Kondyjowskiemu z Gimnazjum nr 1 w Sanoku. Co roku zawodom towarzyszyła znakomita atmosfera. Wszyscy zawdzięczają ją świetnej organizacji. Uczestnicy cenią sobie dobrą zabawę i niepowtarzalny klimat Belfra. Zawodnicy i widzowie z pewnością nie mogą doczekać się przyszłorocznych rozgrywek. Wszystkim zespołom gratulujemy rywalizacji fair play, a finalistom odniesionego sukcesu.